Dzisiaj porozmawiamy sobie o uwielbieniu na podstawie pierwszego rozdziału Księgi Izajasza. Zapraszam Was. Pierwsze, czy Bóg każde uwielbienie uważa za prawdziwe? No niestety, są niekiedy formy uwielbienia, którymi Pan Bóg się brzydzi. Ale gdzie możemy się o tym dowiedzieć? Dowiemy się tego z Księgi Izajasza, z pierwszego rozdziału, 11 i 12 wersetu. Przeczytajmy go razem. Co mi po mnóstwie waszych ofiar, mówi Pan? Mam już dosyć całopaleń baranów i tłuszczu tucznych zwierząt. Nie pragnę już krwicielców i jagniąt i kozłów. Gdy przychodzicie, aby zjawiać się przede mną, to czy ktoś od was oczekiwał tego wydeptywania moich dziedzińców? Jak widzicie, Bóg tutaj bardzo wskazuje na to, że niektóre zachowania ludzi są bezsensowne. Bóg nie chce niektórych zachowań, Bóg nie chce, żebyś łaził po jego dziecińcu, jeżeli nie uwielbiasz go w sposób, w którym on tego od ciebie oczekuje. Ale dokładnie o co w tym wszystkim chodzi? Przeczytajmy teraz 13 werset. Nie składajcie już ofiary daremnej. Kadzenie to dla mnie obrzydliwość. Nów i szabat i zwoływanie zebrań. Nie mogę znieść fałszu spotkań i zgromadzeń. Pan Bóg wskazuje na to, że kiedy go czcicie, macie to robić z głębi serca. Bo jeżeli nie, mija się to z celem. Pan Bóg nie chce tego i nienawidzi tego. Więc jeżeli nie jesteś przekonany do tego, czy chcesz, może źle powiedziałem, nie, że przekonany, ale jeżeli na pewno wiesz, że nie chcesz Pana Boga chwalić, to po prostu to nie ma sensu. Drugie pytanie. No to tak właściwie, co trzeba z tym zrobić? Ale na przykład, jeżeli uważasz, że twoje uwielbienie nie jest dobre i jest właśnie fałszywe nawet, to Pan Bóg nawet ma dla ciebie remedium i powie ci, co masz zrobić. Otóż napisane to jest w wersecie 16. Obmyjcie się, oczyście się, usuńcie sprzed mych oczu wasze złe uczynki. Przestańcie źle czynić. Pan Bóg wskazuje nam na to, że jeżeli chcemy zacząć właśnie dobrze go uwielbiać, mamy najpierw przestać źle czynić. No tak, takie przykłady na przykład prosto z głowy. Być samolubnym trzeba przestać. Przestać kraść trzeba przestać robić złe rzeczy. Trzeba przestać plotkować na przykład. To są takie proste rzeczy, które możemy przestać robić, aby zacząć uwielbiać Boga naprawdę. Trzecie pytanie. Czy wystarczy po prostu przestać robić źle? Otóż nie tym razem. Bo Pan Bóg mówi, że nie tylko masz przestać źle czynić, ale co mamy zacząć robić? To Pan Bóg mówi w wersecie 17. Przeczytajmy go. Uczcie się czynić dobrze, stosujcie prawo, brońcie skrzywdzonych, rzetelnie sądźcie sierotę, wstawiajcie się za wdową. Pan Bóg mówi o tym, żebyś chronił słabych, ale możemy jeszcze precyzyjniej zobaczyć, o co Panu Bogu w tym chodzi. I do tego, żeby się tego dowiedzieć, zajrzymy do Micheasza 6:8. Oznajmiono ci, człowieku, co jest dobre i czego Pan oczekuje od ciebie. Tego byś stosował prawo, kochał łaskę i pokornie chodził z twoim Bogiem. Trzy rzeczy. Bardzo proste. Możemy je zacząć robić. Oczywiście to jest proste w teorii, ale jeżeli ktoś nie jest przyzwyczajony do tego typu postępowania, może być to dla niego oczywiście trudne. Ale na to też Pan Bóg ma remedium. Ostatnie pytanie. Czwarte i najważniejsze. Czy mam to zrobić sam? Otóż odpowiedź na to pytanie znowu jest nie tym razem. Nie, nie masz tego robić sam. Pan Bóg w wersecie 18 mówi nam o tym. Chodźcie, rozpatrzymy to razem, mówi Pan. Pan Bóg zaprasza was do tego, żebyście zaczęli to wszystko, co powiedziałem przedtem, robić razem z Nim. On nie zostawia nas samych w tym wszystkim, ale sprawia, że po prostu daje nam ten komfort pomocy z Jego strony.
Ale co więcej, słuchajcie dalszej części tego wersetu. Choćby wasze grzechy były jak szkarłat, mogą zbieleć jak śnieg. Choćby czerwieniły się jak purpura, mogą stać się jak wełna. Nie dość, że Pan Bóg będzie z wami i będziecie razem w tym wszystkim, to jeszcze możecie mieć ten komfort, że Pan Bóg wybaczył wam to, co robicie źle. I nawet wybaczy wam to, że uwielbiacie go fałszywie. Brzydko. On wam to wszystko wybaczy. Podsumowując, są trzy, nawet cztery rzeczy, które macie z tego zapamiętać. Bóg brzydzi się fałszywym uwielbieniem. Pierwsza. Przestanie czynienia zła jest początkiem do prawdziwego uwielbienia. To jest druga. Czynienie dobra jest sednem uwielbienia. I to jest trzecia. A teraz będzie czwarta, najważniejsza. Robienie tego wszystkiego razem z Bogiem jest pełnią i uzupełnieniem uwielbienia. I mam dla was takie zadanie, żebyście wdrożyli to w życie. Jeżeli nie uwielbiacie Boga prawdziwie, tak mówi Biblia, zacznijcie. Powodzenia i dobrego dnia wam życzę. Piu, piu.